Państwo, mamy teraz po kolei dwie pieśni łańskie, Ułani, Ułani malowane dzieci oraz Przybyli Ułani pod okienko. To też jeszcze czas Legionów, czas pierwszych odtwarzanych oddziałów kawalerii polskiej. Nie wiem, czy Państwo wiecie, przed wojną Polska miała 40 pułków jazdy. No i ta nasza jazda dzieliła się na pułki szwoleżerskie, ułańskie i pułki strzelców konnych. Oczywiście ci najbardziej nobilitowani i najbardziej dumni byli szwoleżerowie. Oni jakby uważali, że ułani i strzelcy są czymś jakby gorszym i stąd były i spory, i kłótnie, i zwady. A najniżej w tym wszystkim, oczywiście w tej kategorii, w tej rywalizacji stali strzelcy konni, no bo nie nazywali się ani szwoleżerami, ani ułanami. Niemniej, gdy przyszedł czas próby, wszystkie pułki jazdy stanęły na polu bitwy dzielnie i na pewno polska jazda nie była wojskiem malowanym, jak to czasami usiłowano nam przedstawiać. Były to rzeczywiście dobre, toborowe oddziały. Szanowni Państwo, ułani, ułani malowane dzieci. Ułani, ułani malowane dzieci, nie na panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani malowane dzieci, nie na panienka za wami poleci. Hej, hej, ułani malowane dzieci, nie na panienka za wami poleci. Nie na panienka. Innych nie znam. To w zeszłym roku było w internecie, jaka ten, a tą widokówkę zrobił olimpijczyk przedwojenny Lokajski, fotografował. Ale ja, jakiś adres panią mogę? Znaczy mąż mój tam jest w katolickim stowarzyszeniu Civitas Christiana. Jak pani tam do niego przyjdzie, to wie pan. No. A ojciec mój żyje, ale już jest taki cienki, miał udar w tym roku i zapalenie płuc, że już tak się na wychodne nie nadaje. No, a chrzestny już mój nie żyje, nie? A to jak pani chce, to mogę. Pani tu. To było w zeszłym roku na tej WWW Powstanie Warszawskie w internecie ta widokówka była. Mhm. A co w tym roku jest, to nie wiem, bo jeszcze nie patrzyłam. Bo ja sama nie obsługuję, tylko muszę młodszych. Panienka za wami poleci. Brawo.